Nie no, żartowałem. Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mafia Solet i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tu już bardzo dobrze znacie ten kat za mną. No tak trochę nie bardzo spokojnie, znajdujemy się oczywiście na solcu, za mną jeden, jak i drugi silos. Jeden 12-tonowy na zboże, drugi obok natomiast to silos na pasze. Śrutownik jest już w środku zamontowany, ale to zobaczycie w dalszej części vloga, co tu się tak naprawdę będzie działo. Proszę mi tu nie latać. Póki co dzisiaj ładna pogoda, naprawdę słonecznie i się robi niezły zaduch. Generalnie mamy dzisiaj poniedziałek 8 lipca, ja przyjechałem sobie w piątek, czyli 3 dni temu. I tak naprawdę te pierwsze ujęcia, które zaraz po tej wstawce będziecie widzieć, to właśnie nagrywane w piątek oraz w sobotę. Jakoś gdzieś nie było czasu nagrać tego początku, w sobotę pogoda no dała się nieźle we znaki. I to tak powiem wam na razie, póki co znów zapowiada się to wszystko w kratkę, bo w piątek przyjechaliśmy, było chłodno oraz padało. W sobotę nie szło już wytrzymać, bo było tak gorąco. Wczoraj niedziela non stop co chwilę padało, no i dziś znów się już robi totalny upał. W środę nadają 33 stopnie, więc będzie tu rekordowo, no a w czwartek już znów burze i opady, więc te żniwa znów zapowiadają się niestety na kradzione. No ale zobaczymy co z tego będzie. Na moment dzisiejszy mamy już skoszony jęczmień i mamy już skoszony groch. Niestety tego nie udało się nagrać, bo tata jak wyjechał, chciał zobaczyć, tak już się nie opłacało zjeżdżać i od razu wykosił. Jęczmienia było dwa zbiorniki, pamiętacie, ten kawałek nie był dość duży, tam były trzy przejazdy. I do tego groch zimowy, też tam było kilkanaście arów, nie wiem, może 40. Wszystko wam zaraz pokażę, bo za wami znajduje się na przyczepce właśnie groch, a na przyczepie w garażu znajduje się jęczmień. No ale właśnie, no to co to tutaj tak w ogóle, słuchajcie, robi? Ale zanim o silosie, to mam jeszcze takie dwie szybkie sprawy. Pierwsza to przepraszam, że tak długo musieliście czekać niestety na materiał z poprzednich żniw, ale niestety ilość tego wszystkiego i to jak wyglądało na początku na papierze mnie przerosła i montaż no troszeczkę czasu zajął, a po drugie to chciałem wam serdecznie podziękować, że poświęciliście swój czas, no bo jednak obejrzeć 6 godzin to nie mały wyczyn i dziękuję z całego serducha, że tak wam się to spodobało, także w następnych latach na pewno będziemy coś w podobnym kontencie myśleć, ale w mojej głowie narodził się jeszcze bardzo fajny pomysł, tylko że nie w tym sezonie, bo w tym sezonie prawdopodobnie będzie seria vlogów, takich krótszych, takich, żeby wiecie, gdzieś macie chwilę rano obejrzeć, one będą, nie wiem, wychodziły co 2-3 dni, zobaczymy jak to tak naprawdę wyjdzie, to w zależności od pogody, od tego wszystkiego, no i wtedy wiecie, będziemy mogli fajnie popuszczać kilka takich vlogów, nie wiem, 15, 20, 30 minutowych, tak jak to było zazwyczaj, w tym sezonie tak to będzie wyglądało. Także w tym roku prawdopodobnie no się nie naczekacie, bo i tak zaczynamy bardzo szybko, ja przyjechałem tak naprawdę na 3 dni. Przyjechałem na weekend, dzisiaj poniedziałek miałem odjeżdżać, bo mieliśmy w weekend parę rzeczy po ogarniach, wiecie, takich przed żniwami, czyli właśnie ten śrutownik, poogarniać silos, ale tak naprawdę mało co się z tego wszystkiego udało, zostaje na dłużej i prawdopodobnie jeżeli będą takie pogody, to ciekawe, czy tak naprawdę żniwa się nie zaczną i od razu zostanę na caluśkie żniwa, ale no to zobaczymy jak te pogody będą tak naprawdę nam pozwalały na to wszystko. No tu taka malutka skrzyneczka, bo już na zdjęciach na Instagramie widzieliście, jak nie to bardzo serdecznie Mafia Solet Official na Instagrama zapraszam, tam często coś się takiego pojawia, bo ja nie skory jestem do wrzucania zdjęć różnych rzeczy, ale czasami storkę szybko nagrać to jest możliwość. Tata taką miał skrzyneczkę gdzieś tam, żeby w razie w jakieś rzeczy włożyć, wrzucił od razu piękny napis, że MST zrobił, także miło mnie zaskoczył, tak samo jak pamiętacie dach w Jondirze też nie był pomalowany wcześniej i teraz tata pomalował i też MST jest na dachu, także drona, przynajmniej ujęcia będą fajnie wyglądały. No ale generalnie John Deere do posprzątania, teraz na żniwa na pewno się tym zajmę w dzisiejszym vlogu. Póki co jeszcze nie będziemy go malować, rozbierać i wszystko, niech jeszcze sobie tak pochodzi, bo jak sami dobrze pamiętacie, no niestety on ładnie wygląda z daleka, ale tak naprawdę gdzieś tam przed sprzedażą on był po prostu pomalowany pędzelkiem i te zacieki to wszystko jest, więc wiecie, on robił ładne wrażenie na kamerze z daleka, ale z bliska to jest jak jest, więc dlatego się tym na razie nie martwię i tak po prostu on na razie zostanie. Właśnie, a propos, tam z tyłu widzieliście, tu jedna oponka już taki troszeczkę się bęben robi. Tata jak był po zakup silosa tego dużego, to przy okazji rolnik miał właśnie takie oponki 18, które gdzieś fajnie by pasowały, bo no zjechane są, są oczywiście od koparki, jak się pewnie domyślacie, ale powiem wam szczerze, tamte są takie dość wąskie i na to jaki on jest ciężki, to powiem wam, gdzieś zawinąć na podwórku czy coś, to strasznie ryje, na polu tak samo, więc zobaczymy.
Te są w dosyć dobrym jeszcze stanie, więc może sobie je na przodek do John Deere'ka założymy i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Teraz już fajnie, bo mogę się, wiecie, do tego wszystkiego, co działo się w poprzednim sezonie, odnosić już normalnie, bo wy też to widzieliście, a nie tak jak przy vlogach z jesieni czy też wiosny. Mogłem wam tylko o tym mniej więcej powiedzieć, że kiedyś to zobaczycie. Więc tak jak w poprzednim sezonie, no nie opłacało się sprzedawać zboże, tym bardziej, że zwiększyliśmy hodowlę. Jeśli chodzi o maciorki, no to tego zboża było potrzeba więcej. Na ten moment zostało, pewnie to gdzieś zobaczycie dalej, zostało około, nie wiem, 2 ton zboża, mniej więcej tak można powiedzieć, więc jeszcze taki niecały, nie wiem, 3 tygodnie, spokojnie 4 by to mogło zostać. No i do tego jeszcze wszystkiego zostało słomy, więc nie było takiego spieszenia się tak naprawdę, żeby jakoś te żniwa o wiele szybciej zaczynać. No i to wszystko zboże, co było zostawione, rekordowe zostawione zboże. O, może bardzo, coś jedzie, a komunalka tylko. Więc to, co wszystko było zostawione, wszystko poszło. Więc w tym roku, no, chcemy jeszcze powiększyć, to można tak powiedzieć śmiało, jeżeli tego zboża posypie, żeby gdzieś to przytrzymać, ale niestety już nie w garażu, więc potrzeba było coś ogarnąć. 12-tonowy powinien na spokojności w naszym gospodarstwie się spisać, bo tak naprawdę na niego wystarczy, że wsypiemy przężyto w większości. Coś tam się na szpicherek zmieści, ale teraz troszeczkę szpicherek się pomniejszy, bo przecież właśnie ten nowy, tonowy zbiornik, szalnik tak można nazwać, na pasze oraz śrutownik, który też ma dość duży kosz zasypowy. No i tego miejsca tam będzie mniej, więc gdzieś to trzeba wszystko utrzymać, ale w większości nam jest potrzebne przężyto, bo jak i mieszanka, czyli owiec, jęczmień, wszystko to nam wraz z pszenicą pomieści się spokojnie do szpicherka, a w razie W jeszcze, no to tam coś na przyczepie będzie mogło sobie na spokojnie zostać. Także tutaj mamy silos. Silos jest jeszcze do obrócenia prawdopodobnie. Wtedy go już przytwierdzimy w 100% i będziemy mogli się brać za montaż dmuchawek, która na ten moment znajduje się w garażu, bo jest oczywiście zakupiona, ale jak będziemy robić jej montaż, no to wtedy dopiero tak naprawdę wszystko sobie nagramy i wam pokażę, bo sam jeszcze też nie widziałem, jak ona pracuje. No i powiecie, jak to tak, nie zobaczymy żniw jęczmienia, nie zobaczymy żniw grochu? No tak to, słuchajcie, w tym roku wyszło. No tata chciał to ściąć, bo no jęczmień wygląda słabo pod względem tego, że naprawdę chwasty praktycznie, można powiedzieć, że wszystko zagaiły i nic nie było widać, więc nie chciał po prostu pokazywać tego na filmie. Wyjechał, żeby tak głównie to przez taką, nie wiem, jedną, dwie sekcje praktycznie gdzieś te chwasty były, tak jakby albo coś się z opryskiwaczem, albo źle to było coś dobrane. Ale jak już wjechał, tak jedno kółko, drugie, trzecie, a później już jednego kółka nie było sensu zostawiać, bo jak wiecie, no my samego jęczmienia siejemy zawsze mało, tym bardziej, że jest coś tam jeszcze wiosennego zasiane, no to zawsze tak czy siak, no to tam jest, nie wiem, około 0,5 hektara, więc to dużo nie ma, a no niestety groch ten zimowy też musimy się nauczyć go gdzieś ogarniać, bo też dużo chwastu było. Fakt, że on fajnie suchutki, naprawdę mega szybko, bo praktycznie można powiedzieć końcówka czerwca, początek lipca i ten groch zimowy był zabrany, ale w grochu zimowym troszeczkę więcej nakładów jest niż w takim wiosennym. Fakt, że wiosenny też nie napawa optymizmem, ale to później sobie na pewno gdzieś jeszcze o tym wszystkim pogadamy. No, więc jeśli chodzi o zboża, właśnie jęczmień, jak i groch jest już wykoszony, ale powiem wam szczerze, że jest chyba taki rok dziwny. Zresztą nie muszę wam mówić, bo w wielu rejonach Polsce była taka sama wiosna, czyli bardzo zimna, bo można powiedzieć, że do końca kwietnia było bardzo, bardzo zimno i majówka też nie rozpieszczała tak naprawdę, bo te wahania temperatur były nawet poniżej 8 czy 5 stopni, tak żeby jakieś zabiegi powykonywać. No i do tego wszystkiego niestety było mokro, więc powiem wam szczerze, jak będę jechał na miasto, wezmę ze sobą kamerę i pokażę wam, bo jest kilku rolników, którzy zawsze mają naprawdę wszystko pięknie ogarnięte, a w tym roku zboża u nich nie widać, bo albo miotła, albo chwast. Więc niestety, jak widać, no przynajmniej u nas tu w okolicy, no strasznie ciężko albo wszystkim było trafić, albo tak nie podpasowała pogoda, albo środki. No ciężko teraz zgonić, bo nie wiadomo na co. Najbardziej bym powiedział o to, że było po prostu już późno i pogoda na te wszystkie zabiegi. Więc pokażę wam, bo naprawdę u nas ten plusik jest, że nie ma tej miotły kolejny rok. Także pozdrawiam Bas, oczywiście. No ale niestety tych chwastów trafia się tak, że są momenty, że gdzieś tam trochę ostu wychodzi, tu gdzieś troszeczkę jakichś maków, no tak to się po prostu trafia. Jeśli chodzi o kombajn, do roboty mamy tak naprawdę to koło, które żeśmy w tamtym roku zrobili na ciasno, bo myśleliśmy, że z nim jest problem, co się okazało, że problemem był oczywiście pas, więc musimy to koło tak jakby rozkręcić, ale to tam większych problemów nie powinno być i ustawić tak naprawdę na nowo. No i do tego jeszcze leci
z tej rury transportowej, pójdziesz stąd czy nie, z tej rury transportowej z kombajnu do zbiornika, na dole są takie klapki, to już w poprzednich latach gdzieś tam mogliście taśmę widzieć, coś w tym stylu, no tam jest też problem, bo już troszeczkę się to wyrobiło i niestety tamtędy zboże sobie leci. Z większych rzeczy wszystko było, wiecie, na końcówkę tamtego sezonu tak naprawdę naprawione. Mieliśmy tylko i wyłącznie to koło do ogarnięcia, więc to koło ogarniemy. No i tak jak sami dobrze wiecie, no co wyjdzie w praniu, to wyjdzie w praniu i zobaczymy, co tak naprawdę będzie się tutaj działo. Dobra, także bez zbędnego gadania, bierzemy się za robotę, zakładamy kamerę na łeb i bawimy się, no bo tu tak, troszeczkę przeróbek jest, bo tutaj ten śrutownik oraz mieszalnik, który zakupiliśmy sobie od rolnika, on wiecie, stał w takiej dużej stodole, więc on tam mu nie przeszkadzał. U nas niestety no jest troszeczkę problem, bo jest tylko wysokości 2 metry. Tak czy siak jeszcze będzie wykuwanie drzwi, będzie sporo roboty, żeby to się wszystko zmieściło, ale generalnie już musieliśmy zrobić kilka przeróbek. Musiał być opuszczony na nóżkach na maksymalnie, ile się da, bo jego wysokość to prawie właśnie 2 metry, 1,98 m, więc będzie naprawdę mega ciężko go tam zmieścić. Ale chcemy, żeby wszystko było razem, żeby wiecie, tego nie wozić, nie ogarniać też, nie robić jakiegoś oddzielnego budynku, tak żeby to wiecie, zboże akurat było, sypać sobie na kosz i zacząć tam robotę. Także z nim troszeczkę roboty jest, takiej jeszcze naszej, takich przeróbek trochę naszych, żeby to po prostu nam gdzieś pasowało. A natomiast reszta już się zrobi sama, także zbędnym słowem uzniekaram, bierzemy się za robotę, a ja... A jeszcze przy okazji mówię, zrobię wam taką małą aktualizację, jak wyglądają pola, bo tak naprawdę kto nie obserwował Instagrama, to gdzieś tam przy innych vlogach coś troszkę wrzucałem, no ale to też mogliście nie widzieć. Jesteśmy od strony dołka, bo tu tak naprawdę jest najgorzej. Gdzieś tu tak naprawdę można śmiało pokazać, tu tata próbował robić jakieś zabiegi, jakiś nawóz, cokolwiek, no ale niestety no w większości tylko poryw, no ale udało się, więc to trzeba będzie, teraz tu jest sporo zielonego, można powiedzieć, że w tych przejazdach i naokoło niego, więc trzeba będzie po prostu to zostawić i gdzieś tam jakieś 2-3 tygodnie później, jak to tak naprawdę wyschnie od tego wszystkiego innego, to dopiero sobie będziemy mogli podziałać. Niestety to nie łąka, to nie jest łąka, słuchajcie, mimo gdzieś tam wiecie wykopania tego rowu, choć to i tak bardzo dużo dało, bo można było w maju wjechać, mimo że była mokra wiosna, w maju można było wjechać i coś tutaj zrobić, a nie na przykład dopiero w czerwcu. Mimo też przegłęboszowania tego tak naprawdę, to niestety i tak nic, słuchajcie, nie dało, bo to wygląda jak po prostu łąka. Tu przez to, że ta woda mimo wszystko gdzieś podsiąkała, stała, bo był pełny rów, niestety z tego rowu dalej nie ma gdzie spłynąć, sąsiada to nawet bazie zaczęły już rosnąć, także jakaś nowa uprawa zamiast kukurydzy. No to niestety jest taki problem, że kurczę, wiecie, wszystko ładnie udało się uprawić, no ale niestety później chwasty tak szybko wyrosły, że praktycznie gdzieś ten groszek nam przygaiły. No i co z tego, że ten groch wyrósł? Strąki niektóre ma fajne, choć wiadomo, no, powinno się liczyć na jeszcze raz takie. No ale niestety no chwasty przez tą wilgoć, przez to wszystko, że tu się nie dało wjechać, tata dwa razy był wyciągany, jak próbował tu coś w ogóle w okolicach zrobić, no to niestety no nic więcej się z tym grochem nie udało zrobić. Coś tam się wiadomo go zetnie, tak? Coś tam będzie na tą paszę. Zobaczymy, raczej mało co tu będzie się nadawało na siew na drugi rok, choć jak dobrze to by przemłynkował, to może powinno się to, słuchajcie, udać. Po jęczmieniu już jest talerzowane też. No i tutaj zostawił taki pasek tego jęczmienia, który był. Bo tak naprawdę tu gdzieś jeszcze taki był troszeczkę zielonkawy, z racji tego, że tam gdzieś są, wiecie, te bruzdy po zakopaniu się. I on cały czas gdzieś pociągał, więc on tu jeszcze chwilkę czasu potrzebuje, ale to się po prostu, wiecie, go zetnie, jak będziemy już ciąć resztę na śpicherek. Teraz sobie idę po tym talerzowanym, patrzę, kurczę, końcówka czerwca, jęczmień skoszony. I zobaczcie, jak on sobie już ładnie popuszczał tutaj. Gdzieś tam mieliśmy tej gryki, co była dwa lata temu siana i myśleliśmy, żeby może ją tu wsiać. Ale to tak mówi, dobra, puśćmy to. I to tak tu po tym jęczmieniu, można powiedzieć śmiało, że zostało. Idę sobie akurat, tak właśnie rozkminiam o tym grochu. Wielkie pozdrowienia oczywiście dla Southern Union za nasiona. Wszystko ładnie, pięknie, tylko musimy ogarnąć te właśnie chwasty, które nam praktycznie można powiedzieć, że zabiły jak i zimową, tak i właśnie jarą uprawę właśnie tego grochu. I gdzieś też nie patrzeć na to wszystko, no to optymalny termin siewu to jest marzec, tam gdzieś, nie wiem, do połowy 15 kwietnia, a tak naprawdę było to wysiewane 5 maja, 5 maja, no to już tam wiadomo, nieźle, 20 dni po terminie,
ale i tak mimo wszystko on, wiecie, pogodą, dobrą pogodą, bo ciepło, mokro, to wszystko nadrobił, no ale rozwój chwastów też był. No i patrzcie, taki jedyny problem jest na polu. Nie mamy miotły, co jest bardzo dużym plusem, jeśli chodzi o nas, bo te środki basfu bardzo fajnie podziałały, ale niestety, no kurde, łosed jest. Łosed jest, patrzcie, tu może w większości jest ładnie, ale o, zdarzają się, patrzcie, takie właśnie skupiska. Jeśli chodzi tu też o wiosnę, to można powiedzieć śmiało, że bardziej, no znów, śniegi, zima, ta woda, która została na wiosnę po zimie, no to tutaj naprawdę znów uratowała te uprawy, bo gdzieś w okolicach, no tak od tego końcówki kwietnia, można powiedzieć nawet wcześniej troszeczkę, nie padało do 25 maja. Kto to na Instagramie obserwował, to nie muszę mówić, bo myśleliśmy, że może zmienimy swoją branżę na ryż i będziemy ryż siać. Po miesiącu niepadania wiadomo, jak ziemia zareagowała na tą wodę. Przyszło 15 minut pompy. No i powiem wam szczerze, troszeczkę się przestraszyłem, bo jak zobaczyłem niektóre uprawy, jak leżą, no to była masakra. No i ta ilość wody, no ale to sobie wciągnęło i można powiedzieć, że uratowało nam też niwa, więc dobrze, że takie coś popadało i jakby nie miało padać w ogóle, bo na przykład u Krzysia, gdzie to jest po linii prostej, myślę, że vis-a-vis ze 3 km, u Krzysia nie padało no prawie 2 miesiące, więc no u nas troszeczkę ten deszczyk podratował, no ale co z tego, że teraz praktycznie, powiem wam tak, dzień pada, dzień chłodnego, dzień upału, przychodzi znów coś i pada. I to tak jest w kratkę. I to tak pada, że byłem teraz mamie ukopać chrzanu do ogórków. No i kurde, szpadla nie idzie wbić więcej niż na tyle. Także to tylko znów jest tak jak w tamtym roku, że nie przychodzi, nie popada porządnie, tylko przychodzi i psuje tą całą zabawę. Żeby można było sobie ten plon na spokojnie zebrać. Jesteśmy teraz na plantacji Przężyta, jednego jak i drugiego, Liborius i Corrado od Wronkowskiego, także bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to już kolejny raz gości na naszych polach i prawdopodobnie zagości jeszcze przez najbliższe sezony mimo wszystko. Widzę znów tak sobie idąc, że są takie place i prawdopodobnie znów jest to brak wapna. W tamtym roku szedł obornik, 2 lata temu było wapno, choć nie na wszystkie pola, więc będziemy musieli pomyśleć w tym roku, aby to wapno może tutaj ogarnąć. No zobaczcie sami, ładnie, ładnie wysoko, tu niziutko, małe jakie w ogóle kłosy i tam znów leci ładnie. Pamiętacie, to jest vis-a-vis pole od razu za moimi, jak na wiosnę sobie jeździliśmy, taka kurczę, tutaj chyba byłem miał pszenicę, jak się nie mylę. Taka ona kurczę żółtawa była. Widzę, że ją zaorał i zasiał groch. No i tutaj wujek już groch nie pierwszy rok się, więc już wie, jak się z tym wszystkim obchodzi. Tych chwastów praktycznie, można powiedzieć śmiało, nie ma w ogóle. No i ten groszek już fajnie wygląda. Widać, był w dobrym terminie zasiany. Tutaj zobaczcie, już brązowy i jary praktycznie do zbioru, a ten nasz jeszcze wszystko tam jest, można powiedzieć śmiało, że zielone. Przyszliśmy tutaj sobie na to pierwsze poletko, które gdzieś tam zawsze mamy. No i tak u nas pszeniczka wygląda dość spoko. No a kurczę, tu nie mam pojęcia, co tak naprawdę nie zagrało. Czy pogoda, czy cięcie, kurczę, kosztów. Ale no patrząc na to, to raczej u wszystkich niestety to było niedopasowane do pogody, bo praktycznie u każdego gdzieś tam miotła i te chwasty, kurczę, są. Ale pszeniczka generalnie bardzo ładnie wygląda. Mamy tutaj kłos Przężyta, ale to już jest siane 3 rok bodajże. To jest to, co braliśmy od Krzysia rok temu i tak patrzę sobie po ziarnach, to widać, że gdzieś są takie przepalone, gdzieś widać takie nie w pełni wykształcone. O kurde, ale Przężyt to jest do koszenia. Najgorsze są tylko, wiadomo, w ścieżkach te zielone, ale tak to Przężyto jest suchutkie i można spokojnie wjeżdżać, także jak tylko ogarniemy robotę ze szpicherkiem, to myślę, że Przężyto wjeżdżamy. A tak naprawdę najładniej na dzisiejszy moment, nie dość, że pszenica po prostu jako na polu, to też i jako ziarno, bo ziarnko jest fajne, ale jeszcze takie pękate, ale niestety jeszcze tak, no, 3-4 dni ciepła, bo tak spokojnie pod zębem to idzie. Kurde. Jak już te ziemniaki kolejny rok z rzędu nie dają rady, to masakra. Tu widzimy prawdziwe żniwo.